Ja, liebe Freunde, liebe Geschwister, ich bringe schon mal Grüße mit aus Landenbach. Drodzy bracia, drodzy przyjaciele, chciałbym najpierw przekazać Wam serdeczne pozdrowienia z zgromadzenia w Lantenbachu w Niemczech. Wo ja Matthäus und Maranatha auch herkommen. Też to jest miejsce, skąd ja i Maranata pochodzą. Ja. Ich freue mich sehr, hier bei euch zu sein. Naprawdę się bardzo cieszę, że mogę być wśród Was. Ich habe mich auch sehr gefreut, eure Gebete zu hören. Bardzo się też cieszyłem słyszeć Wasze modlitwy. Weil ich den Eindruck habe, dass es auch mit dem übereinstimmt, was ich auf meinem Herzen habe, euch vorzustellen. Bo mam takie wrażenie, że były one zgodne z tym, co mi tak na sercu leżało, aby Wam przedstawić. Und zwar um die Liebe des Herrn Jesus. Mianowicie mówię o miłości Pana Jezusa. Wir haben diesen Vers gelesen. Wir lieben, weil uns zuerst geliebt hat. Już czytaliśmy ten wiersz, który mówi, że miłujemy, ponieważ On nas najpierw umiłował. Oder den haben wir nicht gelesen. Wir haben gelesen, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt. Lub bardziej mówiąc, czytaliśmy ten wiersz, że chociaż go nie widzieliście, go miłujecie. Ja. Und so ist es. Wir haben den Herrn Jesus selbst noch nie gesehen, aber wir lieben ihn. I tak rzeczywiście jest. Myśmy go jeszcze nigdy nie widzieli, a jednak Pana Jezusa miłujemy. Was ich auf dem Herzen habe, ist zu zeigen, wie der Herr Jesus um unsere Liebe wirbt. I to, co mi leży na sercu, jest, aby przedstawić nam tą prawdę, jak bardzo Pan Jezus zabiega o miłość naszą. Ich möchte mit euch lesen aus dem Lied der Lieder. Dlatego chciałbym z Wami przeczytać urywek z Księgi Pieśni nad Pieśniami. Aus dem vierten Kapitel. Mianowicie z czwartego rozdziału. Und danach, je nachdem, wie viel Zeit wir haben, auch noch drei andere Stellen, wo man jedes Mal sieht, wie um die Liebe geworben wird, den Wunsch, die Liebe anzufachen. I jak Pan pozwoli, będziemy mieli czasu, to jeszcze trzy inne miejsca, w których szczególnie widzimy, jak bardzo Pan Jezus zabiega o tą miłość, stara się o tą miłość. Ja. In vielen Religionen ist es ja so, dass man Gott lieben soll, aber man wird dazu gezwungen. W wielu religiach jest tak, że Boga trzeba miłować, ale zmuszano ludzi do tego, żeby miłowali Boga. Ja. Im Hinduismus geht das über die Furcht, über die Angst. Man kriegt Angst gemacht und muss dann Gott dienen. W hinduizmie jest tak, że czyni się to za pomocą strachu. Po prostu zmusza się ludzi, żeby miłowali. Im Islam ist das genau das Gleiche. Jeśli popatrzycie na islam, jest to tak samo. Ja. Gott ist ein Gott, dem wir erstmal viel geben müssen und vielleicht gibt er uns auch was zurück. Bóg jest Bogiem, któremu musimy wiele dać i być może nam ewentualnie kiedyś coś odda. Ja. Aber die gute Botschaft der Bibel ist ja genau andersrum. Ale wiecie, dobra nowina Słowa Bożego brzmi zupełnie odwrotnie. Gott gibt uns zuerst. Bóg daje najpierw nam, Gott liebt uns zuerst. Bóg miłuje najpierw nas. Und dann als Antwort werden unsere Gefühle für ihn erwärmt. I jako odpowiedź nasze uczucia wtedy budzą się dla Niego. Ja, und wir werden das gleiche Prinzip finden, wenn wir als Gläubige einmal kalt geworden sind. I wiecie, tą samą zasadę doświadczamy też w życiu nas wierzących, jeśli nasze serca raz oziębną. Dann fragen wir uns vielleicht, wie kann meine alte, das alte Feuer, die alte Liebe für den Herrn Jesus wieder entfacht werden? To zadajemy sobie pytanie, jak ta miłość, ta była miłość, znowu może się obudzić. Geht euch das auch vielleicht manchmal so, dass man denkt, bei mir ist der Ofen ziemlich kalt geworden? Czy też nieraz tak samo odczuwacie, że ten piecyk taki tej miłości, palącej miłości dla Pana już wygasł nieraz? Geht euch das manchmal so? Czy nieraz tak odczuwacie? Ich muss bekennen, mir geht das manchmal so, ja. Ja muszę wyznać, że nieraz tak odczuwam. Deswegen möchte ich einfach ein paar Gedanken mit euch teilen, in der Hoffnung, dass es unsere Herzen erwärmt. I dlatego chciałbym podzielić się z Wami kilkoma myślami, z nadzieją, że one nas poruszą. Hier ist eine Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau, die sind verlobt.
W tej księdze Pieśni nad Pieśniami przedstawiona nam jest relacja męża i oblubienicy, którzy znajdują się w związku zaręczyn. Und wir lesen jetzt den vom Kapitel 14 Vers 16. W Kapitel 4 Vers 16. Teraz przeczytamy z 4 rozdziału 16 wiersz. Wache auf, Nordwind, und komm, Südwind, durchwehe meinen Garten. Powstań, wietrze północny, i przyjdź, wietrze z południa, powiej przez mój ogród, by się rozpłynęły jego wonności. Niech przyjdzie mój umiłowany do swego ogrodu i niech je swoje rozkoszne owoce. Hier ist der Geliebte und er will gern Gemeinschaft mit seiner Geliebten haben. Widzimy tu przedstawionego tego umiłowanego oblubieńca, który pragnie mieć społeczność ze swoją oblubienicą. Ja. Und sie sagt hier: Wache auf, Nordwind, und komm, Südwind. A ona teraz tu mówi w tym wierszu: Powstań, wietrze północny, i przyjdź, wietrze z południa. Durchwehe meinen Garten und lass träufeln seine Wohlgerüche. Powiej przez mój ogród, by się rozpłynęły jego wonności. Das ist die Hingabe am Anfang unseres Glaubenslebens, wo man Opferbereitschaft zeigt, wo man hingebungsvoll ist. Wiecie, ten wiersz przedstawia taką, takie odczucie oddania dla Pana, ale czasów początku, po naszym nawróceniu, gdzie odczuwamy taką jeszcze chęć, żeby poświęcać swoje życie. Warum? Der Südwind bringt eher warmen Wind. Dlaczego? Bo wiatr z południa raczej przynosi nam wiatr ciepły. Und wenn die Umstände angenehm sind, dann ist es für uns einfach, den Herrn zu loben und ihm nachzufolgen. Jest to obrazową mową na dobre, sprzyjające okoliczności, w których wtedy chętnie służymy Panu i sławimy Go. Der Nordwind ist ein kalter Wind. Ale wiatr z północy jest wiatrem chłodnym, zimnym. Und sie sagt, komm Nordwind, durchwehe meinen Garten. A ona tutaj teraz mówi: Nadejdź, wietrze północny, powstań. Was davon spricht, dass man bereit ist, vielleicht unangenehme Situationen kommen zu lassen. Dass man sagt, ich bin bereit, Hingabe zu geben. Ich bin bereit, Schweres zu erleben für deinen Namen, für dich. A to przedstawia nam myśl, że ta osoba jest gotów wziąć na siebie trudne okoliczności, ciężkie chwile, żeby, a mimo to poświęcić życie Panu. Ja. Das ist am Anfang vielleicht des Lebens, wo man merkt, ich will für den Herrn Jesus leben, auch wenn es mich viel kostet. Wiecie, może te sytuacje odczuwaliście na początku po waszym nawróceniu i mieliście to pragnienie, żeby służyć Bogu. Und dann lesen wir, dass es dem Herrn Jesus viel wert ist in Kapitel 5 Vers 1, weil er kommt in den Garten. Ale widzimy teraz dalej w 5 rozdziale, że ten oblubieniec ma upodobanie w tej prośbie i wchodzi do tego ogrodu i ten oblubieniec jest obrazem na Pana Jezusa. Er kommt und er pflückt die Myrrhe. Widzimy, że on wchodzi do tego ogrodu i zbiera jej mirrę. Und diese Myrrhe spricht oft von den Leiden des Herrn Jesus. A mirra w Słowie Bożym jest obrazem na cierpienia Pana Jezusa. Und so merkt der Herr Jesus, was wir leiden für ihn, für seinen Namen. I przez to my wiemy, że Pan Jezus wie, co my cierpimy, być może dla Jego imienia. Wenn wir für seinen Namen verfolgt werden, wenn wir für seinen Namen leiden, jeśli my cierpimy lub doznajemy prześladowania ze względu na imię Jego, dann ist das eine Frucht in unserem Leben auch, die ihm sehr wertvoll ist. To jest to, tak uczy nas Słowo Boże, owocem miłym dla Niego. Das ist oft am Anfang unseres Glaubenslebens. Często na początku też właśnie życia wiary tak jest. Und dann kommt der Vers 2 und er beginnt mit ich schlief, aber mein Herz wachte. I teraz czytamy drugi wiersz 5 rozdziału: Ja śpię, ale moje serce czuwa. Oh, was ist passiert? Sie ist eingeschlafen. O, co się stało? Ta oblubienica zasnęła. Aber sie sagt, ich schlafe. Ale to, co ona mówi, jest: ja śpię. Aber mein Herz wacht. Ale serce moje czuwa. Manchmal ist es genau so. Wir sind schläfrig geworden, geistlich. I często właśnie tak jest, że duchowo zasnęliśmy, albo zasypiamy. Aber deswegen verlieren wir das ewige Leben nicht.
ale nie tracimy przez to życia wiecznego. Ja, und in uns ist im Tiefen dieser Wunsch da, doch wach zu werden. I dlatego w nas, w głębi naszego serca jest to pragnienie, aby serce nasze znowu się ożywiło. Das Herz sagt dann sozusagen, horch, mein Geliebter, er klopft. I dlatego nasze serce jakby mówi w drugim wierszu dalej, oto głos mego umiłowanego, który puka i mówi, otwórz mi. So, und so kommt der Herr Jesus auch zu uns und er klopft an in diesem Zustand. I tak właśnie Pan Jezus przychodzi do nas w takim stanie i puka o drzwi naszego serca. Und er sagt, mache mir auf. I on mówi, mi otwórz. Und dann nennt er vier, hat er vier Titel für seine Geliebte. I teraz, kiedy czytamy dalej w tym rozdziale, widzimy, że on wypowiada jakby cztery takie tytuły jako imię tej oblubienicy. Er nennt sie meine Schwester. Najpierw nazywa ją swoją siostrę. Das spricht ja von Familienbeziehung. Siostra jest wskazówką na relacje rodzinne. Es war sicher eine entfernte Verwandte von ihm. Być może była ona dalszą spokrewnioną. Jesus nennt uns seine Brüder. Wiecie, że Pan Jezus nas nazywa braćmi swoimi. Wir gehören zur Familie Gottes. Można powiedzieć, że z tego względu należymy do rodziny Bożej. Er nennt sie meine Freundin. Dalej, po drugie, nazywa ją swoją przyjaciółkę. Eine Freundin deutet darauf hin, dass sie Zeit zusammen verbracht haben. Przyjaciel jest wskazówką na to, że spędza się z kimś dużo czasu. Der Herr erinnert uns daran, guck mal, was wir zusammen erlebt haben. Erinnerst du dich daran und so wie ich dich da geführt habe und was wir da gemacht haben? Można powiedzieć, Pan Jezus przypomina nam, czy pamiętasz o tym, ile wspólnie przeżyliśmy, kiedy cię prowadziłem, tu chroniłem, tam ci pomogłem. Er nennt sie auch meine Taube. A po trzecie nazywa ją. Welcher Vers ist es? Vers 2. Meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommen. W drugim wierszu po trzecie nazywa ją gołębicą swoją. Meine Taube oder meine Vollkommene. Lub jego doskonałą. Und er sagt hier, das ist wie ich dich sehe, so rein und so wunderbar. Można powiedzieć, że jest to obrazem na to, jak Pan nas widzi, tak czysty i doskonały. Und so werden wir daran erinnert, wie Gott uns jetzt sieht in Christus. I tak Bóg nam przez te słowa przypomina, jak Bóg nas przez Pana Jezusa teraz widzi. Wenn wir gerechtfertigt sind, bo jeśli przez nawrócenie zostaliśmy usprawiedliwieni, dann sieht uns ja Gott so, als hätten wir noch nie gesündigt. To musicie wiedzieć, że Bóg nas widzi teraz tak, jakbyśmy jeszcze nigdy nie zgrzeszyli. Ja. Vergebung der Sünden haben wir. To znaczy, posiadamy teraz przebaczenie grzechów. Ja. Das heißt, dass alle unsere Sünden weg sind. Sie sind weg hinter seinen Rücken geworfen. I to oznacza, że wszystkie nasze grzechy są wyrzucone poza jego plecy, można powiedzieć. Er sagt, ich habe sie in die Tiefen des Meeres geworfen. On mówi, że wrzuciłem je do najgłębszego miejsca w morzu. Ja. Aber wir haben auch die Rechtfertigung. Ale posiadamy też usprawiedliwienie. Wir sind durch den Glauben gerechtfertigt. Bóg nas przez wiarę usprawiedliwił. Das finden wir im Römerbrief. Tą myśl znajdziecie w liście do Rzymian. In Kapitel 3. W trzecim rozdziale. In Vers 24. W 24 wierszu. A zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy usprawiedliwieni łaską Jego. Und gerechtfertigt bedeutet mehr als Sündenvergebung. A wiecie, co to znaczy? Usprawiedliwienie znaczy więcej niż tylko przebaczenie grzechu. Sündenvergebung, stellt euch vor, für jede Sünde, die du gemacht hast. Jeśli mówimy o przebaczeniu grzechów, to pomyślcie teraz o każdym grzechu, który uczyniliście. Für jede Sünde würden wir hier in diese Wand einen Nagel einhauen. Za każdy grzech byście wbili w tą ścianę jeden gwóźdź. Hast du mal gestohlen? Czy kiedyś kradłeś? Brauchst du jetzt nichts zu sagen? Nie musisz nic powiedzieć. Nehmen wir an, du hättest gestohlen? Załóżmy, że kradłeś. Ein Nagel. Więc wbijamy jeden gwóźdź. Hast du schon mal gelogen? Kłamałeś już? Ein Nagel. Wbijamy kolejny gwóźdź. Und für alles böse, was wir getan haben, ein Nagel. I za wszelkie zło, które czyniliśmy, wbijamy gwóźdź. Ja. Vergebung der Sünden bedeutet,
dass Gott die Nägel rauszieht, dass Gott die Nägel rauszieht und sie wegschmeißt. Przebaczenie grzechów oznacza właśnie to, że Bóg wyciąga każdy gwóźdź i wyrzuca go precz. To jest przebaczenie grzechów. Keine Nägel mehr da, alle Sünden weg. Nie ma już gwoździ, nie ma już grzechów. Aber was ist noch da? Ale co pozostaje? Erinnerst du dich noch an deine Sünden? Pamiętasz grzechy swoje? Ich erinnere mich dran. Ich weiß noch, was ich gemacht habe. Ja, pamiętam, wiem, co czyniłem. Aber Gott will uns noch viel froher machen. Ale Bóg chce nas uczynić jeszcze bardziej szczęśliwymi. Und Gott nimmt einen Pinsel? Dlatego Bóg teraz bierze pędzla. Und weiße Farbe? Białą farbę. Und Pinsler und Farbe malt er da drüber und macht die Löcher wieder zu. I teraz pędzlem maluje białą farbą tą ścianę, zamaluje i pokrywa te dziury. Und wir sind völlig in einem Zustand, als hätten wir nie gesündigt vor Gott. I znajdujemy się w stanie, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Takimi nas Bóg widzi. So sieht uns Gott. Takimi nas Bóg widzi. Er sieht uns in Christus. On nas widzi w Chrystusie. Das bedeutet, wir sind so rein in Gottes Augen wie Christus. Oznacza to, że jesteśmy tak czyści w oczach Bożych, jak sam Chrystus. Das ist alles nur durch sein Werk, was er getan hat. I wszystko to zawdzięczamy jedynie Jego dziełu, które On za nas wykonał. Der Geliebte klopft an. Meine Vollkommene, erinnere dich daran. I teraz właśnie ten oblubieniec tu puka do drzwi tej umiłowanej i mówi: przypomnij sobie, kim byłaś, kim teraz się stałaś. Wenn wir daran denken, was der Jesus für uns gemacht hat. I kiedy myślimy o tym, co Pan Jezus za nas uczynił, dass er aus uns hassenswürdigen, ekelhaften, dreckigen Sündern Heilige gemacht hat. Że On z nas, godnych pogardy, takich brudnych, odpychających ludzi uczynił świętych. Dass wir jetzt vor Gott stehen können. Wir können vor Gott kommen in aller Freimütigkeit. Że teraz możemy stać przed Bogiem i możemy przyjść przed Jego oblicze z całą śmiałością. Da macht uns das glücklich im Herzen. I to czyni nas bardzo szczęśliwych. Aber dann sagt er noch mehr. Er sagt, denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll Tropfen der Nacht. Welcher Vers? 2. Ale on dalej teraz mówi do niej: moja głowa bowiem jest pełna rosy, moje kędziory kropli nocy. Er erinnert die Geliebte, hier draußen ist Nacht, ich bin durch die Nacht gegangen. Przypomina jej, tej oblubienicy, można powiedzieć: popatrz, tu na zewnątrz jest noc i przez tą noc ja przyszedłem. Und die Nacht hat ihre Spuren hinterlassen. I ta noc zostawiła pewne ślady. Erinnert uns das an was? An eine andere Nacht? Czy to przypomina nam pewną noc, pewną inną noc? Als Jesus auf diese Welt kam, war es auch Nacht, eine tiefe Finsternis. Wiecie, kiedy Pan Jezus przyszedł na ten świat, to była głęboka ciemność i noc na tej ziemi. Aber es kam auch die Stunde der Finsternis, wo er in die Gewalt der Finsternis übergeben wurde, in die Hände der Menschen. Ale nadeszła też godzina ciemności, w której Pan został wydany w ręce ciemności. Und dann kam noch eine schlimmere Finsternis. A po trzecie nastała jeszcze gorsza ciemność. Das ist, als die Sonne sich verfinsterte und er in das Gericht eines heiligen Gottes ging für dich und für mich. To jest ta chwila, kiedy słońce się zaćmiło i wstąpił w ciemność sądu Bożego za nas. Der Herr Jesus erinnert uns an das Werk, was er für uns vollbracht hat am Kreuz, um unsere Empfindungen für ihn wieder aufzuwärmen. Przez te słowa Pan Jezus przypomina nam dzieło Jego, które On na krzyżu za nas uczynił, dokonał. Aber leider ist unsere Reaktion oft nicht sehr viel. Kommt nicht sehr viel als Reaktion. Ale niestety jest tak, że odpowiedź naszych serc na te działania, te starania Boże jest bardzo nikła. Und das sehen wir in Vers 3. I to właśnie widzimy teraz w trzecim wierszu. Was ist die Antwort der Geliebten? Jaka jest odpowiedź tej oblubienicy? Ich habe mein Kleid ausgezogen, wie sollte ich es wieder anziehen? Zdjęłam już swoją suknię, jakże mam ją wkładać? Ich habe meine Füße gewaschen, wie sollte ich sie wieder beschmutzen? Umyłam swoje nogi, jakże mam je pobrudzić? Sind das gute Ausreden? Czy to są dobre wymówki? Wie soll ich schnell zur Tür gehen, die Tür aufmachen, oder?
Czy ona nie powinna biec jak najszybciej do drzwi i otworzyć drzwi? Aber sind wir nicht manchmal genauso, dass wir so bequem geworden sind? Ale czy w naszym życiu nie jest tak podobnie, że się tak staliśmy wygodni? Dass wir wissen, eigentlich müsste das meine Antwort sein. Eigentlich sollte ich so reagieren, aber ich bin einfach zu faul, mir geht's einfach zu gut. Że dokładnie wiemy, że takie postępowanie powinno być teraz odpowiedzią moją na jego miłość, ale po prostu jesteśmy za leniwi, za wygodni. Ich sollte jetzt eigentlich beten, ich sollte jetzt mal eine Stunde im Gebet sein. Na przykład wyobraźcie sobie, że macie wrażenie, że teraz powinniście się modlić, powinniście spędzać czas w modlitwie. Aber ich drehe mich lieber noch mal im Bett rum. Ale wolicie się obrócić na drugi bok w łóżku. Ich sollte vielleicht mal eine Mahlzeit fallen lassen, einmal fasten für eine Mahlzeit. Aber nein, ich mach das nicht, ich würde viel lieber jetzt mal was essen. Może macie wrażenie, że powinniście zrezygnować z jakiegoś posiłku, może pościć, żeby poświęcić swój czas na jakąś sprawę, ale wolicie cieszyć się z posiłku. Ich sollte mir jetzt mal Zeit nehmen für Bibelstudium für eine Stunde, aber ich habe keine Lust, ich lese was anderes oder ich mache was anderes. Być może macie wrażenie, żeby czytać teraz Słowo Boże, żeby poświęcić czas na czytanie, na studium Słowa Bożego, ale dochodzicie do wniosku, nie, zajmę się czymś innym. Wir haben immer schnell Ausreden dabei. I tak właśnie jest, że my często mamy wymówki. Aber wir merken hier, wie platt diese Ausreden eigentlich sind. Ale widzimy, że wymówki tej oblubienicy są bardzo takie płytkie. Aber der Geliebte lässt nicht nach, er streckt seine Hand in die Öffnung. I dlatego widzimy, że oblubieniec nie popuszcza, wkłada rękę swoją w te otwarte drzwi. Und schließlich wacht sie auf. I w końcu ona się budzi. Und sie macht die Tür auf und siehe da, er ist weg. I otwiera w końcu po dłuższym czasie drzwi, ale nie ma go już. I dopiero teraz ona dogłębnie odczuwa ten brak. I wiecie, to jest pierwszy dobry znak, który wskazuje nam na to, że coś się w naszym sercu znowu budzi. Moment, w którym odczuwamy, że brakuje mi Pana Jezusa. Und der Jesus lässt uns diesen Verlust dann auch spüren. I wtedy Pan Jezus nieraz zachowuje taką sytuację, że musimy dogłębnie odczuć ten brak. Es steht, ich rief ihn und er antwortete mir nicht. Czytamy, że... Vers 6, sorry, am Ende. Sucht ihn und fand ihn. Szukałam go, ale nie znalazłam. Wołałam go, ale nie odpowiedział. Einmal eine Frage an dich. Mam pytanie do ciebie. Wann war das letzte Mal, dass du zum Herrn Jesus gerufen hast und er hat ein Gebet von dir nicht erhört? Du hast den Eindruck, es kommt keine Antwort von ihm. Kiedy było ostatni raz, że modliłaś się do Pana i miałeś wrażenie, że nie odpowiedział, że po prostu nie dochodzi jakby moja modlitwa? Wie lang ist die letzte Gebetserhörung her? Wann hattest du die letzte Gebetserhörung? Jak dawno temu doświadczyłaś konkretne wysłuchane modlitwy? Konkrete Gebetserhörung, ganz genau. Wir können uns nämlich auch dran gewöhnen. Bo możemy się przyzwyczaić do takiego stanu. Einfach zu beten, was alles richtig ist. Wir beten einfach. Żeby po prostu się modlić. Nasze modlitwy brzmią zupełnie w porządku. Das, was wir sonst auch immer beten. Modlimy się to, co zawsze się modlimy. Und wir erwarten gar nicht, dass der Jesus auch wirklich antwortet. Ale tak szczerze mówiąc, nie oczekujemy w ogóle, że Pan Jezus odpowiada. Und wir merken gar nicht, dass er uns zurzeit gar nicht mehr antwortet. I przyzwyczajamy się do tego, że nie zauważamy, że on nam po prostu nie odpowiada. Das sollte uns zu denken geben. Powinno nam to dać do myślenia. Ja. Ich habe so eine Phase noch nicht lange her. Ich habe so eine Phase durch. Mogę wam powiedzieć, że jeszcze nie tak dawno temu dopiero doświadczyłem też taki czas. Wo ich einfach gemerkt habe, ich habe einfach nicht mehr den Eindruck, dass der Herr gerade zu mir spricht. Gdzie miałem głębokie wrażenie, wiecie co, po prostu wydaje mi się, że Pan nie przemawia do mnie. Und das ging ein paar Wochen. I to tak trwało kilka tygodni. Ich las die Bibel. Czytałem słowo. Ich habe auch gebetet. Modliłem się, owszem. Aber ich hatte nicht mehr den Eindruck wirklich, dass der Herr zu mir wirklich spricht und ich war traurig und leer und trocken. Ale nie miałem to wrażenie świadome, że Pan do mnie mówi. Odczuwałem taką suszę, taki brak. Und so können wir manchmal beten. I tak nieraz możemy modlić się. So wie ein Jäger, tak,
mit einem Schrotgewehr auf einen Vogelschwarm schießt. Tak jak myśliwy, który śrutem stara się, próbuje strzelać w zbiorowisko ptaków. Man schießt einfach mal, mal gucken, was runterkommt. Strzela się po prostu tak gdzieś w powietrze, zobaczymy, co spadnie. Gar nicht mehr in der richtigen Erwartung, dass der Herr jetzt hört und dass er antworten will. Krótko mówiąc, nie mamy to oczekiwanie, że Pan słyszy i że odpowiada. Und der Herr lässt uns dann manchmal das spüren, dass es ein Problem gibt in unserem Leben. I tak Pan daje nam odczuć głęboko, że jest jakiś problem, że nie ma takiej społeczności. Und dann geht sie auf die Suche. I wtedy, kiedy ona to odczuła, wyruszyła na poszukiwanie. Und sie sucht und sie macht eine große Anstrengung. Sie sucht dann nachts nach ihm. Widzimy, że szuka usilnie całą noc. Und ihr Eifer für ihn wird wieder angefacht. I to szukanie, ten wysiłek powoduje, że gorliwość w niej względem tego ulubieńca się budzi. Und die anderen um sie herum, die merken das. I ci, którzy są wokół niej, dostrzegają tego, że tak się dzieje w jej życiu. Merkt ihr das untereinander, unter euch? Ob jemand für den Herrn brennt oder ob er gerade so eine Tiefflugphase hat? Czy wy dostrzegacie to między sobą, że ci, którzy są wokół was, mają taką chęć dla Pana, czy może znajdują się w takim dołku? Sprecht ihr darüber untereinander? Czy rozmawiacie ze sobą o tym? Wie sieht's aus mit deinem Eifer für den Herrn? Hast du Mut? Może zapytasz kogoś, jak wygląda z twoją gorliwością dla Pana? Masz jeszcze odwagę? Oder haben wir so eine Maske auf und immer, ja, halleluja, alles gut. Czy po prostu nosimy taką maskę na twarzy chrześcijańską, gdzie wszystko ładnie wygląda, zawsze grzecznie śpiewamy pieśni, halleluja i się modlimy? Hier haben das die anderen gemerkt. Die hat ein Eifer wieder, die hat wieder Feuer. Tutaj ci pozostali dostrzegli to, że ona się poruszyła, że znowu doświadczyła takiej gorliwości dla Pana. Und sie fragen dann sie, was ist dein Geliebter vor einem anderen Geliebten, dass du uns so beschwörst? Vers 9. I dlatego ci pozostali, ci, którzy są wokół niej, zadali to pytanie, czym przewyższa twój umiłowany, w 9 wierszu, innych umiłowanych, o najpiękniejsza wśród kobiet? Und wenn wir so erfüllt sind von Christus, dann werden das andere auch merken. Jeśli ty tak będziesz wypełniony, wypełniona Chrystusem, to pozostali wokół nas to dostrzegną. Und dann in Kapitel 6, Vers 1. I teraz w 6 rozdziale, w 1 wierszu czytamy. Sehen wir, dass sie sogar sagen: Wohin ist dein Geliebter gegangen, du schönste unter den Frauen? Wohin hat dein Geliebter sich gewandt? Und wir wollen ihn mit dir suchen. Widzimy, że ci, którzy byli wokół niej, teraz się przyłączają do tego poszukiwania, jakby i pytają ją, dokąd poszedł twój umiłowany, o najpiękniejsza wśród kobiet, dokąd się zwrócił twój umiłowany, abyśmy szukali go wraz z tobą. Ja. An dieser Stelle sehen wir einfach, wie der Herr Jesus sich selbst auch vorstellt, uns vorstellt. Widzimy, jak Pan Jezus sam się nam przedstawia i pokazuje. Ja, und versucht unsere Empfindung wieder wach zu machen für ihn. I próbuje, aby pobudzić znowu nasze uczucia do Niego. Kommt zu einer anderen Stelle, in Lukas 23. Teraz chciałbym przeczytać z Łukasza z 23 rozdziału. 24 rozdział, przepraszam. Das ist ja die bekannte Geschichte von den beiden Jüngern, die nach Emmaus gingen. Widzimy tam to znane wydarzenie o tych dwóch, którzy szli do Emmaus. Und diese zwei, das war nach der Kreuzigung. I ci dwaj, to co się tu stało, miało miejsce po ukrzyżowaniu. Die waren total desillusioniert. Oni byli zupełnie rozczarowani. Sie hatten gehofft, dass Jesus der König der Juden werden würde, ihr König von Israel. Bo mieli nadzieję, że Jezus Chrystus stanie się królem żydowskim, ich królem. Und sie sind am Laufen und dann kommt von hinten kommt so ein Fremder an. I po prostu znajdują się w drodze, można powiedzieć, i nagle z tyłu zbliża się do nich pewien obcy człowiek. Und er läuft eine Zeit lang mit ihnen. Idzie kawałek z nimi. Und dann irgendwann stellt er ihnen eine Frage. I w pewnym momencie, tak idąc, zadaje im pytanie. Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? I pyta ich, cóż to za rozmowy, które prowadzicie idąc?
Und sie sagen ihm, du weißt nicht, wovon wir reden? Bist du der Einzige, der nicht weiß, wovon wir reden? Das weiß doch jeder, was da in Jerusalem passiert ist. I wtedy on mówi do nich, ty nie wiesz, o czym my mówimy? Czy ty jesteś jedyny? Przecież wszyscy w Jerozolimie wiedzą, co się stało w ostatnich dniach. Und jetzt sagt er, dieser Fremde, i teraz ten obcy mówi do nich, sagt, was ist denn passiert in Jerusalem? Pyta ich, co się stało, a co się takiego stało? Und dann sagen sie, was ganz interessantes. I wtedy oni odpowiadają w bardzo ciekawy sposób. Da sagen sie, dass von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, Vers 19, mächtigen Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Mówią do niego to właśnie o Jezusie z Nazaretu, który był prorokiem, potężnym w czynie i słowie przed Bogiem i całym ludem. War Jesus nur Jesus? Czy Jezus był tylko Jezusem? War es der Nazarener? Czy on był ten z Nazaretu? Der Jesus der Nazarener war der verächtliche Ausdruck für Jesus. Ten wyraz z Nazaretu to było określeniem bardzo takim pogardliwym. Hätten sie nicht sagen sollen, das war der Herr, es ging um den Herrn Jesus? Czy nie mieli powiedzieć, czy nie byli mieli powiedzieć, że to był Pan Jezus, że o tego Pana chodziło? Den Sohn Gottes? O tym Synu Bożym? Sie sagen, der ein Prophet war. Mówią po prostu o tym Jezusie, który był prorokiem. Jesaja war auch ein Prophet, Jeremia war auch ein Prophet, Elia war auch ein Prophet. Izajasz też był prorokiem, Jeremiasz i inni też byli prorokami. Seht ihr, ihre Vorstellung vom Herrn Jesus, die war schon sehr tief. Widzicie, już samo ich wyobrażenie o Panu Jezusie było bardzo, bardzo niskie, tak na niskim poziomie. Ihre Herzen waren schon traurig geworden und sie waren desillusioniert. Serca ich były zupełnie zasmucone i rozczarowane. Und was macht er, um sie wieder anzufeuern? Ale co Pan Jezus teraz czyni, żeby ich znowu pobudzić? Dieser Fremde, erklärt ihm, Vers 27, von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärt ihn in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. W 27 wierszu tego rozdziału czytamy, że on zaczynał od Mojżesza i wszystkich proroków wykładać im, co było o nim napisane we wszystkich pismach. Und jetzt bekommen sie Interesse an diesem Fremden. I kiedy on to czynił, to nagle ich zainteresowanie względem tego obcego człowieka się zaczynało budzić. Und sie merken, der erzählt uns von unserem Jesus. I oni zauważają teraz, że on mówi właśnie dokładnie o tym Jezusie. Vielleicht erzählt uns heute Abend noch mehr von ihm. Być może opowie nam dzisiaj wieczorem jeszcze więcej o nim. Und ganz langsam steigt die Temperatur im Herzen. I bardzo pomału, można powiedzieć, podnosiła się temperatura w sercu, w sercach ich dla niego. Und sie kommen am Haus an. I dochodzą teraz do tego domu. Und der Fremde, der tut so, als wollte er weitergehen. I ten obcy tak udawał, jakby chciał iść dalej. Ciao, was schön mit euch. Do widzenia, miło było z wami. Und sie sagen, nein, bleib hier, bleib bei uns, bleib bei uns. Ale oni mówią, nie, zostań tutaj, wejdź. Und dann erkennen sie später beim Essen, erkennen sie, wen sie bei sich hatten. I później przy tej wieczerzy dostrzegli, kogo mieli przy sobie. Warum hat der Herr Jesus so getan, als wollte er weitergehen? Dlaczego Pan Jezus, tak można powiedzieć, udawał, jakby chciał iść dalej? Er wollte eingeladen werden. On chciał zobaczyć to, że oni go zaproszą z siebie. Der Herr Jesus will, dass du ihn einlädst. Pan Jezus chce, żebyś ty go zaprosił. Er will sich dir nicht aufdrängen. On nie chce się tobie narzucać. Er will, dass es eine Reaktion ist aus unserem Herzen. On chce, żeby to była reakcja w twoim sercu. Dass wir ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Żebyśmy go miłowali, ponieważ on nas umiłował. Ja, er zeigt ihnen zuerst, so habe ich euch geliebt. On nam pokazuje, popatrzcie, tak ja was umiłowałem. Und die Antwort ist, sie lieben ihn zurück. A odpowiedź jest, że oni teraz go miłują. Ja. Wir sehen das auch bei der Wiederherstellung von Simon Petrus. Widzimy to też, kiedy Szymon Piotr został znowu, można powiedzieć, doprowadzony do porządku przez Pana. Wir streifen das jetzt noch mal ganz kurz. Tylko krótko to dotkniemy. Ihr kennt die Szene, oder? Znacie tą historię, tak? Auferstehungsmorgen oder einige Tage nach dem Auferstehung, nach der Auferstehung. Był
Steht der Jesus morgens am See? Kilka dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa widzimy, że pewnego poranku Pan stał przy jeziorze. Ja, wir gehen mal Johannes. Przeczytamy to z Ewangelii Jana. 21. 21 rozdział. Die Jünger waren am See. Uczniowie tu byli przy tym jeziorze. Und die Jünger, die waren ja zu Menschenfischern berufen worden. A Pan powiedział, że oni mieli stać się rybakami ludzi. Aber jetzt war ja. Jetzt hatten sie diesen Eifer für den Jesus verloren. Ale co się stało? Uczniowie stracili gorliwość dla Pana. Vor allen Dingen der Simon Petrus. Szczególnie właśnie Szymon Piotr. Der Simon Petrus war ganz tief gefallen. Dlaczego? Bo Szymon Piotr bardzo głęboko upadł w swoim życiu. Mit dem Herrn Jesus. Ja, er hatte, da war ein Schatten zwischen sein Herz und das Herz des Jesus gekommen. Wydarzyło się coś, co można powiedzieć, rzuciło pewien cień między jego sercem a sercem Pana Jezusa. Und jetzt sagt er, ich gehe hin fischen. I teraz Piotr po tych wszystkich wydarzeniach taki obojętny mówi, idę łowić ryby. Ja, er hatte doch alles verlassen, er hatte auch seine Boote verlassen. Przecież wcześniej mówił, że on wszystko opuścił, wszystkie swoje łodzie. Warum geht er jetzt wieder fischen? Dlaczego teraz idzie znowu łowić? Hmm? Er geht wieder seinem Beruf nach. Można powiedzieć, znowu poświęcił się swojemu zawodu. Und alle sechs anderen gehen mit. I wszyscy pozostali uczniowie idą z nim, dołączają do niego. Widzisz, jeśli w twoim sercu miłość dla Pana wygaśnie, to często pociągniesz za sobą innych. Das geht in beide Richtungen, ja? To oddziaływuje zawsze w obie strony. Wir ziehen andere mit nach oben, wir ziehen sie aber auch mit nach unten. Pociągamy innych w górę, ale tak samo pociągamy ich w dół. Bist du jemand, der eher nach oben zieht? Czy jesteś kimś, który bardziej ciągnie innych w górę? Oder ziehst du eher jemand anders mit nach unten? Czy bardziej ciągniesz innych w dół? Aber der Herr Jesus, er kommt wieder und er ist erstmal unerkannt. Ale znowu tu widzimy, że Pan Jezus doszedł do nich, a i znowu go nie poznali. Sie sehen, da steht ein Mann am Ufer. Widzą, o, tam znowu stoi pewien mężczyzna. Der ist 100 Meter weit weg. Jest kilkaset metrów oddalony. 100 Meter. Normalerweise erkennt man jemanden, mit dem man 3 Jahre zusammen gewesen ist, den erkennt man auf 100 Meter. Był on tutaj oddalony od nich 100 metrów, ale na 100 metrów odległości bez problemu jesteś w stanie rozpoznać kogoś, z kim spędziłeś 3 lata. Sorry, aber sie erkennen ihn nicht? Ale oni nie poznają go. Und so ist es manchmal. Wir erkennen manchmal die Stimme des Herrn Jesus nicht. Wir erkennen ihn nicht, wenn er kommt auf unseren Weg. I tak właśnie jest w naszym życiu, że nieraz z powodu czegoś, co leży nam na sercu, nie poznajemy go, nie rozpoznajemy jego głosu. Und jetzt schaut mal, wie vorsichtig der Herr Jesus versucht, ihre Herzen anzurühren. I teraz zobaczcie, jak ostrożny sposób Pan próbuje dotknąć się ich serca. Wir wissen ja, dass eine sehr ähnliche Szene schon mal stattgefunden hat. Wiemy, że bardzo podobne wydarzenie już miało miejsce wcześniej. Er fragt sie, habt ihr etwas zu essen? Pyta się znowu, czy macie coś do zjedzenia? Sie sagen, nein, nix. Mówią nie, nic nie mamy. Dann sagt er ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus. I wtedy Pan do nich mówi, to wyrzuć, zarzućcie sieci po prawej stronie, z prawej strony łodzi. Ja, spätestens da hätten sie doch sagen müssen, das erinnert mich aber an was. Już w tym momencie powinni powiedzieć, chwilę, coś nam to przypomina. Und plötzlich kommt dieses Netz hoch mit den ganzen Fischen. I teraz doświadczają to, że te sieci podnoszą z tą wielką ilością ryb. Und immer noch erkennen sie in dem Augenblick nicht, dass es der Jesus ist. I dalej nie poznają, że to jest Pan Jezus. Sondern nur einer, der Johannes, der erkennt, dass es Jesus ist. Tylko jeden, Jan, poznaje, że to jest Jezus. Und ihre Herzen fangen an, hingezogen zu werden zum Herrn Jesus. I wtedy ich serca zaczynają czuć się pociągane przez tego Pana Jezusa. Jesus hat ein Kohlenfeuer gemacht. Pan Jezus przygotował ogień. Wenn man ein Feuer hat und da ist ein Frühstück drauf, kommen alle zusammen.
Kiedy macie taki ogień, gdzie przyrządzono na przykład śniadanie, to wtedy wszyscy przychodzą. Ja, Kohlenfeuer bringt viel Hitze. Taki ogień daje ciepło. Ja. Und das andere Mal, wo wir von einem Kohlenfeuer lesen. Ale w innym wydarzeniu, gdzie czytamy o takim ogniu. Wisst ihr, wo das ist? Wiecie, gdzie to było? Wo lesen wir noch von einem Kohlenfeuer? Gdzie jeszcze czytamy o takim ogniu? Wisst ihr das? Wiecie? Was mit Petrus zu tun? Miało to coś do czynienia z Piotrem. Gdzie to było? In diesem Palast. Ganz genau. Dokładnie. Die hatten ein Kohlenfeuer angemacht und Petrus hat sich da gewärmt, während oben der Herr Jesus geschlagen wurde. Oni tam sobie w tym pałacu zapalili takie taki ogień, gdzie się grzali, można powiedzieć, a na górze Pana bito. Und ich bin sicher, dass hier der Herr Jesus auch das Feuer gemacht hat, um dem Simon Petrus auch an etwas zu erinnern. Ganz vorsichtig fängt er an. I ja myślę, że Pan właśnie z tego powodu zapalił ten ogień, żeby bardzo ostrożnie, powolutku przypominać Piotrze, popatrz, pamiętasz, co się stało? Und dann kommt der Herr Jesus zum Thema und sagt, Simon, liebst du mich? I wtedy, kiedy tak przygotował jego serce, Pan dotknął się wtedy tego tematu i pyta, Szymonie, miłujesz mnie? Auch hier sehen wir, wie der Herr Jesus die Empfindung anregt. Widzimy, jak Pan działa, jak zaczyna poruszać uczucia. Durch den Fischfang gibt er ihnen Gutes. Najpierw przez to łowienie tych ryb daje im swoją dobroć. Er erinnert sie an das, was sie erlebt haben zusammen. Przypomina im to, co też z nim dobrego doświadczyli. Auch durch das Feuer erinnert er sie an die Nacht, an der er sich gegeben hat für sie auch. A przez ten ogień przypomina im tą noc, w której on się wydał za nim. Ja. Er versucht ganz langsam die Empfindung wieder anzuregen. Widzi, jak powolutku porusza uczucia dla niego, porusza serca. Ja. Wir sehen jetzt noch einen weiteren und letzten Abschnitt für heute Abend. Jeszcze jeden ostatni urywek chciałbym przedstawić. Aus dem zweiten Buch Samuel. Z drugiej księgi Samuelowej. Kapitel 19, w 19 rozdziale. Und zwar dafür muss ich euch ein bisschen Hintergrund sagen. Ale zanim to przeczytamy, chciałbym wam trochę naświetlić tło tych wydarzeń. Das Volk Israel hatte einen König, der hieß David. Lud Izrael miał króla, który nazywał się Dawid. Und David hatte einen Sohn, mehrere Söhne, einer hieß Absalom. David miał kilku synów, jeden z nich nazywał się Absalom. Und der Absalom hat eine Revolution gemacht gegen seinen Vater und hat seinen Vater vertrieben. I ten Absalom spowodował rewolucję przeciwko własnemu ojcu i wypędził go z kraju. Und sie haben ihn vertrieben über den Jordan. I wypędzili go aż za rzekę Jordan. Und dann hat Absalom einen anderen Krieg geführt und ist in dem Krieg gestorben. I po tych wydarzeniach Absalom jakby można powiedzieć powikłał się w inną wojnę, bitwę i w tej bitwie, podczas tej bitwy sam zginął. Und jetzt hat sich das Volk plötzlich die Situation, oh, unser König ist tot und sie fangen sich an zu erinnern, dass sie mal einen anderen König hatten. I wtedy lud uświadomił sobie dopiero nasz król teraz, ten Absalom, który chciał być królem, zmarł. I dopiero przez te wydarzenia przypomnieli sobie, że tam był kiedyś inny król, który nad nami panował. I teraz przeczytamy z tej drugiej księgi Samuelowej, 19 rozdział, 10 i 11 wiersz. Strzypy zanada, sie wollen ihn zurückbringen. Der König hat etwas der Hand, es ist fein errettet, alles wird fein und so weiter. Nun, warum schweigen wir davon, den König zurückzuführen?
I cały lud we wszystkich pokoleniach rozprawiał się ze sobą. Król wyrwał nas z rąk naszych wrogów i on nas wyrwał z rąk Filistynów, a teraz uciekł z ziemi przed Absalomem. Lecz Absalom, którego namaściliśmy nad sobą, zginął w bitwie. Czemu więc teraz nic nie mówicie o sprowadzeniu króla z powrotem? Das Volk sagt sich also, jetzt müssen wir den David zurückführen. Teraz można powiedzieć, lud, zauważając co się stało, mówi do siebie, musimy przyprowadzić z powrotem Dawida. Ja, es waren einige, es war noch nicht das ganze Volk, aber es fing an in dem Volk zu arbeiten. Było ich kilku, którzy to mówili, jeszcze nie wszyscy tak mówili, ale już kilku, w niektórych zaczęło to działać. Der David ist jetzt im Exil. Ale Dawid znajdował się teraz w eksilu, na wygnaniu. Und er hört davon und er merkt, oh, da ist eine Regung im Volk. I on o tym teraz słyszy, co się działa i mówi, tak, tam się coś dzieje, coś w tych sercach powstaje. Und was macht er jetzt? I co on teraz uczyni? Vers 12. 12 wiersz. Posłał więc król Dawid do kapłanów Sadoka i Abiatara taką wiadomość. Powiedzcie starszym Judy, dlaczego macie być ostatni przy sprowadzeniu króla z powrotem do jego domu? Słowa całego Izraela doszły bowiem do króla, do jego domu. Bis Vers 14, bis zu dem Punkt, bist du nicht mein Gebein und mein Fleisch. Do 14 wiersza. Jesteście moimi braćmi, moją kością i moim ciałem. Dlaczego więc macie być ostatnimi przy sprowadzeniu króla? No weiter hier. Vers 13. Meine Brüder seid ihr, seid mein Gebein, mein Fleisch. Jesteście, ja, das habe ich gelesen. Okay, weiter, dann noch bis zu Vers. Auch mit Amasa? Genau, Amasa, genau. Mhm. A do Amasy powiedzcie, czy nie jesteś moją kością i moim ciałem? Niech Bóg mi to uczyni i tamto dorzuci, jeśli nie będziesz dowódcą wojska przede mną po wszystkie dni na miejsce Joaba. Er sendet jetzt diese Priester. Wysyła, bo można powiedzieć teraz, tych kapłanów. Und er sagt eine Botschaft an das Volk. I mówi, że ma poselstwo do ludu. Und er erinnert sie woran? I co im, o czym im przypomina? Er sagt ihnen, meine Brüder seid ihr. I mówi do nich, moimi braćmi jesteście. Er erinnert sie, wir sind doch eigentlich von derselben Familie. Przypomina im, przecież tak naprawdę jesteśmy z jednej rodziny. Er sagt, ihr seid mein Gebein und mein Fleisch. Mówi, jesteście z mojego ciała, z moich, jak tu jest napisane, kości. Ja. Wisst ihr was, wovon das spricht? Wiecie, o czym to mówi? Das spricht davon, dass der Herr Jesus vertrieben worden ist. Der David spricht vom Herrn Jesus, der vertrieben worden ist. Dawid jest obrazem na Pana Jezusa, który został też jakby wygnany. Das Volk Israel hat den Jesus weggeschickt, hat ihn gekreuzigt und hat ihn getötet. Lud izraelski właśnie tak wypędził Pana Jezusa, ukrzyżował go, zabił go. Und der Jordan, der spricht vom Tod. A Jordan, rzeka Jordan mówi właśnie o śmierci. Und sie haben David über den Jordan gesandt und so haben sie den Jesus über den Tod gesandt. Sie haben ihn weggeschickt. I oni właśnie Dawida wypędzili za rzekę Jordan, to znaczy właśnie Pana Jezusa na śmierć zaprowadzili. Ja. Sie haben gesagt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Weg mit ihm. Powiedzieli, nie chcemy, aby ten nad nami panował. Precz z nim. Ja. Aber es wird der Augenblick kommen. Und sie haben einen neuen König. Ale będzie ta chwila, że otrzymają nowego króla. Und bis heute will Israel von Jesus, dem Nazarener, nichts hören. I do dzisiaj jest tak, że Izrael jako lud o Jezusie Nazareńskim nie chce nic słyszeć. Ja, ich habe am Frankfurter Flughafen mal einen orthodoxen Juden angesprochen. Kiedyś byłem w Frankfurcie na lotnisku i zagadałem ortodoksyjnego Żyda, którego spotkałem. Und er hat mir gesagt, Jesus, diesen Verrückten, ist gut, dass wir den gekreuzigt haben. Es war ein Verrückter. O Jezusie mi mówisz? Ten wariat, dobrze, żeśmy go ukrzyżowali, tak powiedział. Und so ist auch heute noch der David auf der anderen Seite vom Jordan. I tak i dzisiaj Pan Jezus znajduje się dla Izraela za rzeką Jordan. Aber, und das ist in der Zukunft. Ale i tak będzie w przyszłości. Sie werden irgendwann merken, kiedyś zauważą, dass sie keinen guten König haben. Że nie mają dobrego króla.
Und sie werden sich wünschen, dass ihr Retter zu ihnen kommt. I będą mieli to pragnienie, aby ich prawdziwy wybawiciel przyszedł. Und sie werden zu Gott rufen und sagen: Schicke deinen Retter, rette uns. I będą wtedy wołali do Boga: Boże, poślij nam twojego wybawcę. Und Gott wird antworten, wird einen Retter schicken. I wtedy Bóg odpowie i pośle tego wybawiciela. Aber dieser Retter wird sie sehr überraschen. Ale ten wybawiciel bardzo ich zaskoczy. Wir lesen Zacharia, Kapitel 13. Przeczytamy w Księdze Zachariasza. Sie werden ihn sehen, wenn er kommt. Sie werden ihn sehen und sie werden sehen, was hat der denn an den Händen? Oni będą widzieli wtedy, że on przychodzi i wtedy nagle będą zadawali pytanie, co to za jeden, co on ma na tych rękach? Und sie werden ihn fragen, in Kapitel 13. W 13 rozdziale zadają mu pytanie. Zacharia 13, Vers 6. Szósty wiersz. Was sind das für Wunden in deinen Händen? Co to za rany na twoich rękach? So wird er sagen, es sind die Wunden, womit ich geschlagen worden bin im Haus derer, die mich lieben. Wtedy powie: Zostałem zraniony w domu moich przyjaciół. Und sie werden merken, das ist ja Jesus, wir haben wahrhaftig unseren König gekreuzigt. I wtedy oni zauważą, to jest ten Jezus. Ten, tego naszego króla zabiliśmy. Und es wird ein Wehklagen sein in Israel. I wtedy nastanie to biadanie w Izraelu. Weil sie merken, dass sie 2000 Jahre in der Irre, in der absoluten Finsternis waren. Że, ponieważ zauważą, że przez 2000 lat znajdowali się w totalnym zaćmieniu i błędzie. Der David hier, der schickt seine Propheten zum Volk und sagt, sprecht zu denen. I tak właśnie Dawid posyła swoich proroków do ludu und sagt denen, ich gehöre zu euch. I każe im, mówcie do nich, mówcie im, że ja należę do was. Und so wird es in dieser Zeit auch Evangelisten geben, die dann im Volk Israel evangelisieren werden. I tak właśnie w tym czasie przyszłym będą ewangeliści, którzy wyjdą do Izraela specjalnie, żeby im głosić Ewangelię. Warum tut er das? Dlaczego Bóg tak czyni? Weil er will, dass ihr, dass sie ihn einladen. Dlaczego? Bo on chce, żeby oni sami go zaprosili. Weil er will, dass das Volk Israel sagt, komm, wir wollen dich haben. Bo on chce, żeby lud izraelski powiedział, przyjdź, my chcemy, żebyś przyszedł. Und in 2. Samuel 19 sehen wir, dass diese Mission mit Erfolg gekrönt war. I widzimy w 19 tutaj rozdziale, że ta misja spełniła, skończyła się sukcesem. Und Vers 15 sagt uns, er neigte das Herz aller Männer von Juda wie eines Mannes Herz. 15 wiersz, wtedy w ten sposób ujął serce wszystkich ludzi Judy, jakby jednego człowieka. Merken wir was? Zauważacie coś? Wie eines Mannes Herz. Jak serce jednego męża. Als das Herz von der Geliebten erwärmt wurde, waren plötzlich mehrere zusammen, um hinter ihm herzugehen. Kiedy serce tej oblubienicy zostało rozgrzane, to zebrało się kilku osób, którzy razem szukali tego jednego. Wir haben heute Abend gebetet, Herr Jesus, wir sind in Polen, sind wir auch zerstritten und es gibt auch Spaltung, wir sind einfach nicht alle zusammen. I tak i my dzisiaj się modliliśmy, Panie Jezu, tu w Polsce mamy rozdwojenia, mamy kłótnie, nie jesteśmy tak razem. Und wir merken, dass die Liebe zum Herrn Jesus einen auch zusammenbringt. I widzimy tutaj, że miłość do Pana Jezusa łączy. So wie das Kohlenfeuer, der Jesus brachte sie bei sich zusammen. Tak jak ten ogień, który łączył ze sobą wszystkich obecnych. Die Emmaus-Jünger, ci uczniowie, którzy szli do Emmaus, nachdem ihre Herzen brannten, kiedy ich serca zostały rozgrzane, es war Nacht, es war jetzt abends, a było to noc, die rennen ungefähr 8 Kilometer zurück, die laufen 8 Kilometer zurück nach Jerusalem, to widzimy, że po tym wydarzeniu biegli 8 kilometrów do domu, do Jerozolimy, und sie sind wieder zusammen mit den anderen. I znowu spotkali się z innymi razem. Die waren auf dem Weg nach Hause. Bo oni szli od Jerozolimy do swoich domów. Der eine dahin, der andere dahin, der dahin. Jeden w tym kierunku, drugi tamten, trzeci w innym. Aber als der Jesus wieder den Platz hat, den er haben sollte, kommen sie wieder zusammen. Ale kiedy Pan zajął znowu ich serce, to wszyscy się zebrali znowu w jednym miejscu. Und hier ist es auch, dass das Herz der Männer geneigt wurde wie eines Mannes Herz. I tak się tu stało właśnie, że kiedy Dawid tu się zgłosił, to ich serce zjednoczyło się jak jednego męża. Und sie sagen, wir wollen dich wieder als König haben, wir wollen, wie du uns führst. I wtedy zapowiedzieli, chcemy, żebyś ty był znowu naszym królem. Aber ich möchte mit einem auch ernsten Gedanken schließen. Ale chciałbym zakończyć jedną taką poważną myślą. Kommt der König sofort zurück? Czy król od razu wrócił?
Schaut mal Vers 16. Popatrzcie w 16 wiersz. Bis wohin kommt der König? Dokąd król doszedł? Król wrócił więc i przybył nad Jordan. Bis an den Jordan. On przyszedł tylko aż nad Jordan. Und was war am Jordan für eine Stadt? A jakie miasto znajdowało się nad Jordanem? Darf ich jetzt der Jordan? Ja. Tu jest Jericho. Ja, aber hier steht Gilgal, oder? Bei euch auch? Ale tu czytamy o Gilgal, tak? Ja. Ganz genau. Bei Jericho ist nah dran auch, ja. Jest blisko, ale tu czytamy o Gilgal. Aber Gilgal ist die Stadt. Also, hier ist der Jordan. Tu macie Jordan. David kommt zurück. David wraca. Das Volk will ihn begrüßen. Lud chce go przywitać. Und der David, der ist nicht da und nicht hier, sondern er wartet hier. I Dawid nie czeka tu albo tam, tylko właśnie w tym miejscu. Widzicie, wie weise der David auch war. Widzicie, jaki mądry był David. Weil er wusste, das Volk wird auf der anderen Seite sein. Bo on wiedział, że lud będzie po drugiej stronie. Und hier ist Gilgal. A tu, po drugiej stronie, było miasto Gilgal. Und was hat Gilgal für eine Bedeutung? A jakie znaczenie miało właśnie miasto Gilgal? Gilgal war der Ort der Beschneidung. Gilgal było miastem obrzezania. Wo das Urteil gesprochen wurde über das Fleisch. Gdzie wypowiedziano, można powiedzieć, ostateczny wyrok nad starą naturą. Wo wenn das Volk gesündigt hatte, es zurück nach Gilgal kam. I zawsze tak było, kiedy lud izraelski zgrzeszył, to musiał wracać do tego Gilgal, um seine Sünden zu bekennen. Żeby tam wyznać swoje grzechy. Und David wird nur zurückkommen, wenn das Volk auch seine Sünden bekennt. I Dawid tylko wtedy wróci dokładnie do miasta tego, jeśli lud wyzna swoje grzechy. Ja. Die Juden müssen anerkennen, es war falsch, dass wir dich gekreuzigt haben. Żydzi muszą wyznać, to było błędem, że ukrzyżowaliśmy cię. Nur zu solchen wird er kommen. Tylko do tych on wróci. Und das ist in unserem persönlichen Leben auch so. Ale wiecie, w naszym życiu osobistym jest tak samo. Ja. Der Jesus wird nur zurückkommen in die Gemeinschaft, wenn wir unsere Sünden bekennen. Pan Jezus tylko wróci z powrotem do naszej społeczności, jeśli ty wyznasz swoje grzechy, ja wyznam swoje grzechy. Und das ist auch für uns als Versammlung genau das gleiche. I jako zbór, jako zgromadzenie dla nas to samo się liczy. Wenn wir unter Brüdern Unstimmigkeiten haben, jeśli my jako bracia jesteśmy niezgodni między sobą, wenn ich hart gewesen bin gegen meinen Bruder, jeśli ja postąpiłem twardo względem brata mojego, dann ist doch klar, dass ich nicht mit dem beten kann. To przecież jest jasne, że ja nie mogę teraz udawać i się modlić razem z nim. Ich muss erst nach Gilgal, muszę najpierw, obrazie mówiąc, wrócić do tego miasta Gilgal. Und ich muss das bekennen vor dem Herrn Jesus. Muszę wyznać to przed Panem Jezusem. Und ich muss das meinem Bruder auch bekennen. Muszę wyznać to przed moim bratem. Und dann ist der Herr Jesus wieder, dann ist der König wieder da. I wtedy Pan Jezus, król, znowu jest ten, w obrazie mówiący, król. Ja? Wenn wir in der Versammlung manchmal meinen oder merken, der Jesus ist nicht mehr, da ist nicht mehr die Kraft da. Jeśli my w zgromadzeniu mamy wrażenie, że już nie ma takiej mocy, nie ma takiej świeżości, dann können wir so viel beten, wie wir wollen. To możemy się modlić, ile chcemy. Wenn wir nicht bereit sind, unsere Sünden zu bekennen. Jeśli nie jesteśmy gotów wyznać nasze grzechy, bleibt der König auf der anderen Seite vom Jordan und wir bleiben bei Gilgal. To król pozostaje po drugiej stronie Jordanu, a my przed Gilgalem. Und erst in dem Augenblick, wo wir unsere Sünden bekennen und reinen Tisch machen, dann wird der Jesus sofort auch wieder diesen Platz haben in unserem Leben. I dopiero kiedy my wyznamy grzechy, można powiedzieć, posprzątamy stół, to wtedy on będzie miał miejsce w naszym sercu. Ja. Die Frage ist, schlafen wir noch? Pytanie jest po pierwsze, czy jeszcze śpimy? Haben wir noch vielleicht Ausreden, warum wir nicht aus dem Bett kommen? Czy może mamy jeszcze wymówki, dlaczego nie potrafimy wstać z rana z łóżka? Oder sind wir schon so, dass wir sagen, Jesus, du musst unbedingt wieder in unser Leben. Du musst unbedingt wieder in die Mitte kommen. Albo może znajdujesz się już w tym drugim stopniu takim, gdzie pragniesz, Panie Jezu, ty musisz znowu wrócić do mojego życia. Ja. Lass uns daran erinnern, wie sehr er uns geliebt hat. To przypomnij sobie, jak bardzo on nas umiłował. Dass er in die Nacht gekommen ist für uns. Że on wstąpił w tą noc za nas. Dass er an seinem Haupt die Zeichen getragen hat von dieser schrecklichen Nacht. Że on na głowie swojej poniósł te znaki tej strasznej nocy. Dass er um unsere Liebe wirbt. Że on zabiega o twoją i moją miłość. Dass es für ihn das wertvollste ist, dass wir ihn zurücklieben, wie er uns Że dla niego jest najwartościowszą rzeczą, kiedy ty i ja go miłujemy. Ja.
Und wir sehen, dass es nicht etwas ist, was wir aus uns selbst hervorbringen können. Ale widzimy też, że jest to rzeczą, którą nie potrafimy sami z siebie. Aber dass wir auch da ganz auf seine Gnade angewiesen sind. Ale że jesteśmy zupełnie zdani na jego łaskę. Dass er uns wieder anrührt. Że on nas znowu poruszy. Damit wir ihn lieben. Żebyśmy go znowu miłowali.